Hej, witam wszystkich serdecznie z tej strony Duale, a my lecimy sobie dalej z karierą w Formule 1. Otóż minęły nas dwa wyścigi, w których punktów no nie zdobyliśmy, ale teraz jesteśmy troszeczkę ulepszani, mamy nowe części, mamy nowe podwozie, testujemy wszystko, większość testujemy, tak, tylne skrzydło jest nowe, podwozie jest nowe i to testujemy u Oscara Piastriego. Natomiast tutaj testujemy i podwozie, i przednie skrzydło, i tylne skrzydło. Tak. I troszeczkę się wypsztrykaliśmy z kasy. Także jest bieda. Będzie bieda. No ale co, no trzeba zdobywać punkty, bo Williams nas dogonił, mamy dwa punkty tylko. No i mam nadzieję, że troszeczkę im odskoczymy wyścigiem w Miami. Oczywiście ciekawostek, Charles Leclerc został liderem klasyfikacji kierowców. Nie w prawdziwym życiu, w prawdziwym życiu chyba nie będzie możliwości dogonienia Maxa Verstappena. Bo chłopiec po prostu genialny, jeśli chodzi o kierowanie bolidem. Once again, we touch down in Miami as F1 returns. Tak jest, jesteśmy w słonecznym Miami. No dobra. Przygotowani kierowcy, cyk, bolidy gotowe. Nie no, zarządzaj, oczywiście, że zarządzaj. Co? Wysyłamy na tor. Ale te barwy bolidów są piękne. Niech trochę pojeżdżą. Potrzebujemy dużo danych. No ale fakt faktem Oscar zbliża się troszeczkę do Lando, nie dużo, ale to zawsze coś. Is everything okay? Yeah, we're checking now. Jak najbardziej. Możemy przyspieszyć. If you can push. Yeah. Oczywiście nie będziemy się tutaj odnosić do wyników pierwszego treningu, bo są one bardzo niemiarodajne. Pack is low. Tak, wiemy. Już to ogarnęliśmy. Dobra, pooszczędzaj trochę. Zobaczymy jak oszczędzanie. How's the balance? The car doesn't feel right. Okay, understood. No, to jak padnie. Oscar, is the car all okay? Dobra. Zapraszamy do padoków. Mamy pierwsze dane, dobra. O, dobra. Próbujemy w ten sposób. Lando. Wykonywanie prostych nas tutaj. Kurczę.
Dobra, robimy tak. Dobra, spróbujmy. Ciężkie ustawienia na tym torze w Miami. Dawaj. Spróbujemy na mediumach, a ty spróbuj tam jedną na... Jedź. Zobaczymy, może coś... Jakąś wiedzę na nową dostaniemy. W sumie o oponach zawsze tylko na hardach dostajemy informacje. Science. Jak 7/10 cały czas piastri za Lando, to dużo. Zwłaszcza, że te bolidy naprawdę one się jakoś bardzo od siebie nie różnią. Niech robią jak najwięcej kółek. Potrzebujemy tu bardzo dużo informacji. How's the balance, mate? I'm happy. Okay, understood. How's the balance? Yep, yeah, it's all good. Understood. Okay, okay. Ale jesteście w stanie przyspieszyć? Pack is low. Czy tak nie bardzo? Nie bardzo. A nie, dobra. Pokaż konfigurację. Kurczę. Dobra, to są konfiguracje chyba optymalne. Tu jest idealnie, super. Chcemy wymieniać. To chyba już Lando ma po treningu. Nie wiem, mogę jeść sobie jeszcze. Już dojedźmy te opony.
Dobrze, to jeszcze jakieś informacje dostaniesz. Okay, that's the checkered flag. No super, pierwsza sesja taka dość intensywna dla nas. Lando piąty, Lando zawsze w pierwszych sesjach jest to szybki. Przygotowanie kierowcy. Symuluj, jak to wyjdzie. Przemień przygotowanie kierowców. Czyli skrzynia biegów. Mam tu inną stronę. Nie możemy ryzykować wycofania, a jeśli... To może zarządzimy sobie trzecim? Track should be green. Sprawdźmy konfigurację, tutaj wszystko perfekt. Tu jest ok. No dobra. Pojedźmy jak najszybciej te pierwsze kółka, zobaczymy co nam, na co nas stać. Póki co, nawet przed Alonso. No, ładujmy. Just be careful with this tire. Okay. Zobaczymy ile Piastri będzie mógł przejechać. No to tak będzie wyglądała ta. Aha. Kład napędowy. Silnik dostaje po dupie i to równo. Ale to miłe, że przez tyle czasu utrzymujemy się na szczycie. No, Verstappen za chwilę. No proszę, Lando wykręcił taki czas. Chwila radości dla nas. Nie no, fajnie, fajnie. Jeśli te części będą faktycznie dobre. Dobra, właśnie. W padoku i chyba już tam zostaniemy. To się wszystko zgadza. Tak, no co. Wyjechaliśmy to wszystko do granic możliwości i ja jestem to tak zostawił. Nie wiem, czy mogę jakoś zakończyć sesję. Czy muszę odczekać, ale chyba muszę odczekać. Ciekawe, czy jeszcze ktoś tutaj spróbuje poprawić czas. No to tak, Verstappen. Ale to już nie są dwie sekundy, czy tam półtorej. No nie wiem. Mam nadzieję, że ten silnik to... się ogarnie.
to tak po prostu na luzie sobie pojeździcie. Sainz ma ten wynik poniżej 31. Dobra, jeździmy na ładowaniu. Recharge on. Copy. Poświęcimy, poprawił się. A nie, był pół, dobra. Okej. Okay. Był pół sekundy. Ja z 80. Będzie trzeba zmienić pewnie po wyścigu. How the tires? Yeah, I'm struggling with the fronts a bit. Message understood. Opony. Ale przednie prawe. No już są bardzo zniszczone. Ale już końcówka. Sesji więc. How's the tire? I think the tires are done. Copy. No tak, no to już taki był plan, żeby na tych oponach przyjeździć. Trzecie miejsce to jest bardzo dobry. That's a checkered flag, Oscar. Lando może być z ciebie dumny, Oscar jak najbardziej, przynajmniej w sesjach treningowych to ładnie wygląda. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w kwalifikacjach, kiedy wszyscy nagle zaczną magicznie jeździć. We're moving on now to the audience. To przygotują takiego wow. Ryzyk, fizyk. Oczywiście, że zarządzamy kwalifikacjami, no jak to nie. Okay, so that's a green light. Mercedes wyjechał. I polecimy. Mam nadzieję, że nie za szybko, nie za wcześnie. Czasy Oskar chyba pierwszy wyjechał, tak. Oskara puściliśmy pierwszego. Dobre czasy, no ale wiadomo, Mercedes jechał z przodu. To pewnie czasy poniżej minuty 30 padną. To na spokojnie. Jechać maleństwa nasze. Tak, poniżej 1.31 i będę zadowolony. Drive to the Delta. Just keep an eye on the delta. The delta needs to be negative at the end of the lap. I could recharge on and box this lap. Copy. Nie wiem skąd oni wyczasnęli ten czas. Gdzie oni to znaleźli? Sainz 28. Dwa szybkie okrążenia. Spróbujmy no. Też dwa szybkie. Jeszcze chwilę. Żebyśmy zdążyli. Lecicie. Trwania zbawia pełną kontrolę nad tempem. O to chodzi. To wszystko się zgadza, to co ja bym ustawił.
Nie poprawia się. Lando się trochę poprawia. Oskar jest już poza. No, Oskar na drugim się poprawił. Jesteśmy tutaj na dwa szybkie kółka nastawieni. Szybkie w porównaniu do tych wyników, to są ślimacze. No co pokaże Lando? Lando 13. Ty też miałeś na dwa szybkie. Było 34 na poprzednim krążeniu, a teraz 39. No właśnie w miarę. A czyli ty zjeżdżasz? Dawaj, Oskar, dawaj, jesteś w stanie tu na gorących oponach rozgrzanych dojechać. Nie mogę, szkoda. Pack is low. Copy. Ja to mówię poniżej 1.31. Jesteś w stanie jeszcze pojechać? Track clear. Dobra, wracaj, to już nie ma sensu. A ty tak po prostu jeździsz, czy robisz ten szybki stint? No ja, Oskar już nie wyjedzie, także Oskar już odpada. 3-3-5, to jest krótko 0,4 szybciej od Lando. Od Oskar, to jest bardzo dużo. Zresztą umiejętności, bo bolidy są identyczne, to jest ta różnica. Oskar, pit lane. Remember the pit lane speed limiter, pit lane speed limiter. Stop in front of our garage. 28. I chwila prawdy. Czyli nie poprawił się. Takie pirazy drzwi. Po chwilach radości. Ze
jesteśmy znowu w miejscu, w którym nie chcemy być. Should be green. No, mamy sztapeny mieć. No, zapomniałem, że tutaj przyspieszony może być. Nie mogą zejść tu poniżej. Będzie czas na 1.31. To jest w ogóle wolniej, bo było 2900. 0,2 stracone do poprzedniego kółka. Drive to the delta. And we are boxes lap. Yeah, confirm. Musimy poprawić osiągi. Tutaj punktów raczej też nie zwiastuje. Ale przynajmniej Williams jest wolniejszy od nas. No te wszystkie bolidy to tutaj. Że Haas jest taki szybki, to aż jestem w szoku. Jedną stówę zostawiamy sobie. Nie. Teraz. Nasza ostatnia szansa, tak naprawdę. Blokujemy. Chyba Alonso. Może w strugę chociaż? Dobra, tym to teraz... jest teraz dla nas najmniejsze zmartwienie. 30 w drugim sektorze jeszcze urwaliśmy. Czy to już? A, koniec. Okej. Okay. W 14 pozycji będziemy startować. 14-19. The excitement is built. No dobra. Jakieś dobre strategie. Oscar to na jeden pit stop. Już nie wiem, to będziesz gonił. Ty pojedziesz na jeden. Sliki, mamy jedne sliki, potem na 27 już strategię D. O. Może na 20. No później tu już jedziemy do końca. Znowu nie dałem atakowania. Nigdy się nie nauczę. No punkty jakoś powalczymy, no, na jednym pit stopie. Jest na to szansę jeszcze na twardych mieszankach. Mamy wytrzymają cały wyścig jednak. And it's lights out and away we go. Okay, to close the gap.
use deploy. Yeah. Can use overtake. Yep, all good. No Oskar, masz przewagę opon, także chociaż to wykorzystaj. Przynieśmy się na Lando. Jesteśmy wolni, to jest problem. Dobra, idziemy na ładowaniu. Oczywiście, no Riz już spadł, no bo jakby jest super. Dobrze, dobrze. Jedziemy, jedziemy, Lando. Piastr tam widzę walczy ostro. Dobrze, bo to już stracił. No musimy, albo nam musimy połknąć. Kurczę, te punkty, no to ale tu są w zasięgu, jeden. Dawaj, dawaj, Lando. Jesteś lepszym kierowcą od nich. Bo tu już Hulkenberg widzę odjechał, ale... No. Jesteś bliziutko. Przyszliśmy w okno pit-stopowe. No co? Jedź na kole. Okej, we box this lap. Copy, box. Dawaj. To jeszcze trochę. Nie no, o, dobrze. I to zjeść na tym. No ty cały czas jedziesz sobie agresywnie. Wpadliśmy chyba za Tsunodę nawet. Byliśmy blisko Hulkenberga przed chwilą. Dobrze, dobrze, no jest 14. Znaczy tak, no te mieszanki później chyba zaczną nam dawać zysk, ale to dopiero w późniejszym etapie wyścigu. To stare, no to ja nie wiem. Silnik też się kończy. Trzeba będzie podjąć decyzję co z Oskarem Piastrym. 10 sekund do Albona, za chwilę będziemy tracić. Yes. No, uprzedzaj Okona. Okon już uciekł. Możesz naciskać też. Przynajmniej Tsunoda jest daleko. Nie ma co oglądać nawet. Verstappen Perez prowadzi. Szybka symulacja. Ciężko na coś reagować. Jesteśmy 5 sekund za chwilę. How's this tile?
Ferrari is going on the foot. Jeszcze trochę. Copy. Chodzi o Norrisa. Norris już nie zjeżdża, więc te opony muszą jakoś dać radę. Żeby zjechać po czwarte. Siedemnaście opon, to już wytrzymałem. No nie, dogoni go Gasly. Zapomniałem o tym paliwie kompletnie. O, Gasly już wyprzedził. Albon też. Czy to jest aż tak łatwe? Here we are then at turn 17. The gap opens up for them. Nawet za łatwe. Już 5 sekund, że jest, ale ucieka. Jakoś musi się schłodzić. No mamy trudny początek sezonu, który na razie nie wskazuje na to, żeby było lepiej. Nie, już nie chcę tego oglądać. Nawet kasa zjedzie jak chce. And Sainz crosses the line first. He's taken the win. Okay, that is the checkered flag. Jedyny plus tego wyścigu to, że Albon nie zdobył punktów, a jest naprawdę blisko tych punktów. That's a really miserable day for Oscar. Jeszcze to nas utrzymuje na tym siódmym miejscu. Perez odzyskał. No, ale to jest bardzo źle to wygląda. Trzeba jednak poczynić duże zmiany. No ale do tego potrzebne są pieniądze, a tych pieniędzy nie ma za wiele. Cena skuteczności. W jeździe złymi bolidami. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie kciuki w górę. Widzimy się we Włoszech. Trzymajcie się. Cześć.